Tak więc, z racji, że dawno nic nie było na moim kanale, z różnych przyczyn, główna przyczyna brak czasu. Ja powiem wam jedno, nie mogę się doczekać, kiedy wiosna ruszy, zaczną się prace w polu, wtedy w końcu odpocznę. A tak dzisiaj, krótko nagrywając, taki tam bieżący może temat, powiedzmy, opinia o John Deere 2250 po 7 sezonach, 7 lat, 8 rok leci teraz, czyli 7 lat przepracowane. Ile godzin na nim wypracowane mam, nie wiem, ale robi gdzieś około 150 godzin rocznie. Raz więcej, raz mniej, na pewno pierwsze lata robił więcej, bo jak był, były dwa ciągniki tylko, to na pewno było to dużo więcej godzin niż teraz jest. Dlatego tak mi się naszło parę takich faktów i mitów. Mity John Deere'a to, że dużo palą. W tym ciągniku jest silnik nominalnie 62 konie mechaniczne, co było niestety trochę za mało. Jest, była pompa po prostu regulacji, jest dawka podkręcona, jest lepiej. Z pompiarzem się zawsze śmieję, ile ma dołożyć, czy ma 5 koni dołożyć czy 10. Oczywiście to jest bzdura, tylko takie gadanie, bo to by trzeba na hamownię, żeby to sprawdzić. Ale co to tam, nikt nie będzie hamował takiego ciągnika, po co jest? No chyba, że przy okazji tam jakieś grubsze roboty. Co jeszcze? Ciągnik pracował w Holandii, w warzywach, na wąskich oponach. Nie wiem, czy handlarz, który go kupił na tych kołach, co są, czy w ogóle bez kół, bo to są koła od Massey Ferguson'a, te z tyłu, te z przodu są od John Deere'a. Te przednie felgi są, to są śroty, są popękane, pospawane 100 tysięcy razy, no ale pasują mi na szerokość, także na razie będą chodzić przy nim, chyba że coś mi się trafi, to kupię jakieś coś lepszego, ale na razie nic z tym nie robię, nie chcę tak jeździć. Tył wystarczy tam podmalować, bo mówię, Massey Ferguson po prostu pomalowany żółtą farbą i tak to chodzi. Tak jak mówiłem, pompa była regulowana, w ubiegłym roku ułamałem rurkę od wtryskiwacza, to moja wina w sumie. Skrzynia była przejrzana tak wstępnie, zaraz po kupnie. Chciałem w tym roku rozebrać po prostu i skontrolować hamulce, ale niestety nie dałem rady. Akumulatory są tak jak były, jak go kupiliśmy. Nikt to bardzo nie zagląda. To są dwa akumulatory John Deere'a, oryginały. I wam powiem, że 7 lat chodzą i jest ok. Co się zepsuło w tym ciągniku, to tak. Zepsuł się tutaj cewka rozrusznika, trzymała. Dołożyliśmy taki odwadniacz od MTZ-a, ale to już nie działa, jest odłączone, bo to jest zgniło na dole, tam śrub gówno. No wiadomo, w ubiegłym roku wymieniałem rozdzielacze. I co muszę jeszcze zrobić, to koniecznie muszę zrobić tutaj łożyska na zwrotnicach, bo mają luz, już tak widać, że pracuje. I chyba uszczelniacz w jednej piaście był wymieniany. Ale to już nie pamiętam. W kabinie było, nie wiem jak to będzie widać, w kabinie był zrobiony ten tutaj sufit. Rozebrałem to, tapicer to ładnie obił, bo to wiadomo, nie? Radio po prostu w ubiegłym roku jak gdzieś jechałem i wypadło tak prawie do pół i po prostu jednym energicznym ruchem się go pozbyłem. No, szyby są niestety upierdzielone, na to nie patrzcie, bo on stał powiedzmy w magazynie i jest taki trochę ten. Dołożyłem mu elektroniczny licznik godzin, bo ten był zepsuty po prostu. Nawet fajnie to wyszło, fajnie pokazuje, liczy. No i tak wam powiem szczerze, że jakbym miał teraz zmieniać ten ciągnik, jakbyśmy mieli zmieniać ten ciągnik teraz,
to moim zdaniem w ogóle nie warto, bo jest naprawdę fajny, zdrowy traktorek. Myślę, że tani w eksploatacji, filtry są tanie do niego. Myślę, że będzie służył wiele, wiele lat. Na tych oponach przejeżdża wszędzie. Nie ma problemu, żeby się gdzieś tam utopił czy coś takiego. Tak jak na przykład z Francji niektóre ciągniki są kurde takie niekompletne, połamane, zdezolowane. Tak, nie wiem, to co wygląda z Holandii, są ciągniki w fajnym stanie, naprawdę w fajnym stanie. A co do 6.5 dzisiaj próbowałem odpalić, że po prostu, o Jezu, kto to był? Chyba wiem, chyba go znam, kto to był. Muszę uruchomić 6510 i zahaczyć do opryskiwacza, bo chyba mam klienta. Nie był odpalany od stycznia, od początku stycznia i stwierdziłem, że go przepalimy. Niech sobie chwilę pochodzi. Był chwilę ładowany, bo tu akumulator jest oczywiście w takiej kondycji, że latem pali, zimą nie. No nie ma się co dziwić, akumulator dosyć świeży, ale jak go kupiliśmy, oczywiście nie było w ogóle ładowania, bo nie było szczotek w alternatorze. I przez to po prostu zabili akumulator. I ja tam za bardzo też nie inwestuję w ten temat, bo po co, on tak zimą nie chodzi, a tylko latem, a latem pali, czyli okej, zobaczymy jak to będzie kręciło. Z takim skutkiem, że chwycił za trzecim razem, ale odpalił na akumulatorze i na prostowniku rozruchowym, także wspomaganie było i odpalone i chodzi. Dobra. Tak, oczywiście zapomniałem jeszcze o jednej sprawie. Z elektryką tu było dosyć dużo dziwnych rzeczy, dziwnych spraw, które dzieją się nawet nieraz teraz. Z wina takich tutaj złączy tych wszystkich, tej całej tablicy rozdzielczej. Mam to z grubsza ogarnięte, nawet no, naprawdę miałem plan to zimą sobie przelutować, ale niestety, jak to się mówi, z braku czasu nie zrobiłem tego. Co jeszcze z kabiny, co się rozwaliło? Rozwaliła się stacyjka i nieraz się blokuje ten od odpalania, nie? Ale to takie tam pierdoły. No właśnie, i kiedyś miałem problem właśnie z odpalaniem. To już jest na kanale, o co tu chodzi z przekaźnikiem odpalania. Ale zobaczcie, on tu stoi gdzieś koło tygodnia, nieruszany. Zobaczcie, jak ten ciągnik pali. Otrzymujemy go. Widzieliście to? Ja bym chciał, żeby tak wszystkie paliły. A więc zrobił się niestety wieczór. Tak to już bywa. Jak jest w miarę pogoda, to się szybko robi. Pamiętacie film z wymiany tutaj uszczelek pompki? Na pewno pamiętacie, był niedawno. Co się okazało? Że nadal się żarzą stopy, czyli światostopu, ale znalazłem w końcu przez co, zobaczcie, nie wiem jak to będzie widać, ale o, rozerwało czujnik, także czujnik już mam zamówiony, jakiś system zamówiłem, taki z takiej super taniej firmy. O cenę nie pytajcie, bo dosłownie rozbój, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, panie. Chociażby dali nowe miedziaki do niego, nie? W tych pieniążkach, ale nie. Po co? No. I powinno być dobrze. Także dosłownie pracy 2 minuty, a jest dobrze. Czyli wina była czujnika głównie. No, już sfatygowane ostro. Myślę, że psuje go przepływ prądu, bo
przepływa prąd dosyć duży na dwie duże żarówki przez ten czujnik i wytapia ten plastik. Tak mi się zdaje, że to chyba ta przyczyna tego właśnie ambarancu.